Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Odcinek zakupy złomowe. Mam przed sobą torbę, tak, chwilą wstępu. Mam przed sobą torbę, co prawda małą foliówkę, ponieważ tamta została w warsztacie. No i na dobrą sprawę, no zapomniałem, nie byłem przygotowany na to, że będę tam przejeżdżał, ale przejeżdżałem. Nie ma może tego dużo, część jest jeszcze w warsztacie. Na szybko wam pokażę, co tutaj jest. A resztę oczywiście sobie wyciągniemy na warsztacie. Wszystko będziemy oddzielać, segregować, ważyć i tak dalej. I taka oto torba. Jak widzicie, jest elektronika. Jest jakiś włącznik, jeden, drugi. Jest jakiś przewodzik. Tam na dole jakieś gotowe aluminium. Tam już nie pamiętam, co jest. Tutaj leżały sobie takie, o. Widzicie, to jest wszystko stalowe. Ale tutaj jest kawałek mosiądzu żółtego. Postaram się to wykręcić. Tak samo tutaj. Są gotowe rurki miedziane, ale są w jakimś takim oplocie. I tutaj są również powkręcane elementy, mam nadzieję, mosiężne. Oczywiście wszystko sprawdzę sobie na warsztacie już. Wszystko to trzeba obrać. Będzie gotowa miedziuszka. Tutaj do wykręcenia jest stal. Tak samo tutaj do wykręcenia jest stal. Do wykręcenia jest, mam nadzieję, mosiądz. I w warsztacie mam kolejną część, którą udało się zakupić na skupach złomu. Także co, zapraszam was serdecznie na warsztat, a za mną jeszcze jest przygotowywany odcinek, co ludzie wyrzucają do śmieci, na który was serdecznie zapraszam. Nie jest tego dużo, ale są fajne i ciekawe rzeczy. Także co, widzimy się w warsztacie. Witam was serdecznie już w warsztacie. Kolejna torba, światło prima sort. Aż oślepia. Kolejna torba rzeczy kupionych na skupie złomu. Nie jest tego dzisiaj dużo. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Natomiast do tego jest jeszcze to. I do tego jest jeszcze to, co leży tutaj. Zaraz to zobaczycie, jak odwrócę sobie kamerkę. Standardowo za kilogram płaciłem 2,50. Ile to wszystko waży, zaraz wam pokażę. Mam nadzieję, że odzysk w tym wypadku również będzie na jakimś tam wyższym poziomie. Okaże się to wszystko na podsumowaniu. Będę wam pokazywał aktualizację po kolei, co jest zrobione, co jeszcze do zrobienia, co będziemy już później ważyć. Także zapraszam, żebyście oglądali film do końca. Wtedy zobaczycie, ile za to zapłaciłem, ile to ważyło i ile na tym wyszedłem do przodu. Czy da się? Pewnie, że się da. Tylko ile, to się okaże. Zapraszam was na odcinek. Pokażę, najpierw wyjmę wszystko z torby, pokażę wam co i jak, co jest w środku przede wszystkim. No dobra, już jestem. Za tą torbę, w której jest 5315, nie ma za bardzo jak tego położyć. Ale postaram się to jakoś ułożyć jedno na drugie. Żebyście mieli jasność, ile wszystko waży. Udało się. 8,280. 2,50 za kilo zapłaciłem. 20,70 zł. Ja dałem za to dwie dyszki. Jest miedziuszka, jest mosiądz, jest trochę elektroniki i tutaj jest, mam nadzieję, jak to się mówi, wisienka na torcie. Wisienka na torcie, taką mam nadzieję. Dobra, zdejmuję wagę, pokazuję wam, co było w środku. Zacznijmy może od tego, co jest na wierzchu, czyli dwa takie stare krany. Tutaj raczej robota powinna pójść szybko. Będę sobie to odkładał na boku. Jakoś tak, żeby później było fajnie zobaczyć, jak to wygląda docelowo. Tutaj mamy kawałki miedziane. Z tym, że one są poskręcane z elementami stalowymi. Jak i mam nadzieję mosiądzem pobielanym. No po prostu to trzeba wszystko obrać i będziemy mieli gotowe kawałki miedzi kawałkowej. To sobie zostawimy tutaj, tak jak jest. Takie coś było też. A to coś, to jest miarka. Nie wiem, komuś chyba była niepotrzebna. Blokada działa. Tutaj jest poziomica. A tutaj jest laser, który nie działa. Ale tutaj są baterie, także mam nadzieję, że on będzie działał. Taki fancik, ja sobie go zostawiam, przyda mi się to na 100%. No i dobra. Ojejku.
i lecimy z torbą. Jest taki jeden przewód miedziany. Co my tutaj mamy? Są jakieś karty rozszerzeń. Bardzo niewygodnie się to z takiej torby wyciąga. Są jakieś karty rozszerzeń. A konkretnie chodzi mi tutaj o jakieś USB. Tutaj jest jakaś karta graficzna stara. Tutaj również jest grafika. Tu internetowa albo telewizyjna karta, nie wiem. I tutaj jest chyba dźwiękowa. Także to wszystko jest jako karta rozszerzeń. W tych kartach trzeba pozbyć się tego tak zwanego śledzia. Jeżeli są radiatory, tak jak w przypadku tym, to po prostu trzeba tego się pozbyć i karta jest gotowa do sprzedaży. Tak samo te aluminiowe radiatory, jak są, również do demontażu. Jest ich 5. Dalej. Jakaś płyta znowu. Główna. Pozbywamy się procesora, jak jest RAM-u, baterii i wszelakich radiatorów, które są. Ona jest praktycznie gotowa do sprzedaży. Fajnie, mało roboty. Tutaj jest druga karta. Karta, płyta. Natomiast tutaj jest jeszcze nie gotowa. Ponieważ mamy radiator aluminiowy, mamy wiatrak. I skoro jest to, to pewnie będzie procesor. Tym się zajmiemy później. Jest bateria również, więc też trzeba ją stąd wyciągnąć. W torbie już dużo nie zostało, ale mam nadzieję, że wisienką na torcie będzie ten włącznikoprzełącznik lub wyłącznikowłącznik, który mam nadzieję będzie srebrny. Tu mam jego mniejszy odpowiednik. Tu nie wiem, co będzie w środku. Do tego było kilka elementów, no tu akurat nie jest gotowe. To ja sobie nawet, no nie wiem, czy to wybije, czy nie wybije, na razie na bok. Było kilka elementów gotowego aluminium, które po prostu pozbierałem sobie i sobie to, tak sobie to leżało. Był jakiś jeden procesor. I już wyciągam całą resztę. Torba się podarła. Tylko pytanie, jak to pójdzie, bo tego to nie wiem. Dobra, torba na razie na bok. Takie małe trafo. Są 4 sztuki. No i trzeba się pozbyć miedziuszki. Także będzie złom, będzie kolorowo. Ja robię sobie foteczkę tego. I zabieram się w sumie do pracy. Będziemy liczyć zyski. Na sam początek biorę się za płyty główne, ponieważ no, te są gotowe. Wszystko jest zdemontowane z nich. Tylko teraz jeszcze, ja widzicie, ja jeszcze nie wiem, bo tutaj jest napisane soket AN2. Jest taka kategoria płyt głównych na stronie Elektropaki i na tą chwilę nie jestem w stanie stwierdzić, co to są za płyty, ale policzymy je normalnie, bo tutaj jest, są odpowiedniki, jest to 2 BGA, także ja sobie policzę to jako 2 BGA, ta płyta również jest 2 BGA. Jak ją wyślę, jak je wyślę wszystkie do Elektropaki, to oni po prostu to zweryfikują, poproszę o pomoc, bo jeszcze nie ogarnąłem tego do końca. Także to idzie na pierwszy rzut. Tak samo ta płytka. Pozbywamy się baterii. Bateria na razie na bok. Ja nie będę tego oczywiście wam wszystkiego pokazywał. To jest prosta robota. Odkręcamy. Zdejmujemy po prostu sobie radiator. Płyty główne ogarnięte. Teraz zdejmujemy sobie śledzie. Prosta robota. Odkręcamy to do złomu. Do złomu. I tutaj jeszcze jest jedna. Gdzie mam śrubokręt? Tutaj. Odkręcamy sobie tutaj. Do złomu. I śledź zdjęty. Karta rozszerzeń gotowa do wysyłki. No i tak z każdą.
Jeszcze mi coś uciekło. Dobra, później podniosę. Tutaj są dwie od spodu. No i lecę sobie z tematem, żeby was nie zanudzać dalej. Po dosłownie 5 minutach mamy karty zrobione. Z tym, że będzie trzeba je rozbić na dwie grupy, ponieważ ta karta oraz ta karta są jeden BGA. Więc za te płacą więcej niż za te, które są tutaj. Ale to już będziemy ważyć sobie na końcu. Teraz biorę się za krany, bo krany idą dość szybko. W tej chwili mamy już gotowe aluminium, mamy dwa procesory. Także robota idzie. A teraz pięknie sobie schodzi otulina z przewodu miedzianego. Ja sobie zaczepiam zawsze wimadło. Biorę obieraczkę do warzyw, czy tam owoców. I mamy czystą, piękną miedziuszkę. Mogę wam powiedzieć tyle, że wcale się nie dziwię, że ktoś to wyrzucił w całości na złom. Daj ta spokój. Ja normalnie nie mam już siły. Krany zrobione. Tu jak widzicie są elementy, których się nie odkręci. Nie da się i koniec. To jest zapieczone, nie odkręcę tego. Idzie jako... Tu jest tylko kawałek mosiądz żółtego. Idzie to w całości jako mosiądz pobielany, tańszy. Wezmą to bez dwóch zdań. Tutaj jest tak samo kawałek miedziuszki został w mosiądzu żółtym. Nie ma możliwości ruszenia. Nie i koniec. Wziąłem się teraz za te ceweczki, transformatorki i powiem wam, no ten wyszedł super. No i zdejmuję sobie właśnie z niego miedziuszkę. Myślałem, że to troszkę będzie lepiej sobie szło, natomiast idzie jak idzie. Chwilę mi jeszcze nad tym zejdzie, ale tamto... No powiem wam, że namordowałem się przy tym, ale warto było. Warto było. Teraz wyciągam sobie piękną rudą. No trochę widzę tego będzie, ale z tym też mi chwilę zejdzie. Także no każdy wie, jak się z tego wyciąga miedziuszkę. Nie będę was tym zanudzał. Ogólny burdel na warsztacie. Ale powiem wam, zbliżam się ku końcowi. To już jest gotowe. To jest gotowe. Tutaj już jest miedziuszka. Zostały mi dwie ceweczki jeszcze. Ten włącznik-przełącznik i ten drugi mniejszy. I jestem na gotowo. Idę pełną parą. Miedziuszka już odzyskana. Zostały mi włącznik-przełącznik-wyłączniki. Także zabieram się za robotę. Mam nadzieję, no w tym to na 99% będzie srebro. W tym to się okaże, bo taki dość mały, powiem wam, taki cienki. Ale tu na bank będzie jakieś sreberko. Widzę, że już jest wszystko w większości na miedzi, przynajmniej to co widać. Jest trochę złomu. Dobra, lecę. Dobra, ostatnia rzecz. Ten duży włącznik-przełącznik. W tym małym niestety srebra nie było. Muszę przyznać rację. Kiedyś ktoś napisał komentarz, że w tamtym nie będzie. Więc miałeś kolego rację. Super. I zabieram się za to. Robię... Odzysk części zamiennych z tego, z tamtego oczywiście wpadły mosiężne elementy. Też jestem zadowolony. Odzyskuję elementy zamienne z tego, szukam srebra i widzimy się już na podsumowaniu. Witam wszystkich, którzy dotarli na podsumowanie. Włączam wagę. Jakoś ustawię tak, żebyście to widzieli. To tak jest chyba najrozsądniej. Waga na zero, waga na zero. Powiem wam, wszystko zajęło mi jakieś godzinę 20 do półtorej godziny. Także czas jest niezły. Tak jak na początku, zapłaciłem za wszystko dwie dyszki. Zanim przejdziemy do ważenia, jestem już bardzo zadowolony, ponieważ są wielkie groszki srebra na miedzi. Teraz tego nie odpalam. Tak jak mówię, zbieram sobie do końca słoika. Będę to liczył w tej chwili jako miedź kawałkowa. Tego tak jakby nie było, ale jest. Jestem bardzo zadowolony, bo trochę tego jest. No i dobra, zaczniemy standardowo od złomu. Także przechodzimy do ważenia. Złomu trochę jest, o dziwo. Co my tu jeszcze mamy złomowego? To jest jeszcze złom. To jest jeszcze złom. Tu już nie ma złomu. Tu już nie ma złomu. 2,70.
po złotówce liczę. 2 złote 7 groszy. Dodajemy. Złom oczywiście wrzucam do złomu. Bo to najmniej. Na to mam osobny pojemnik. Złom wrzucam. Super. Tu się jeszcze jedna nakrętka została, ale niech sobie będzie. Teraz polecimy aluminium w miście. Nie ma tego dużo, ale zawsze jest to praktycznie gotowe aluminium. Tu się jeszcze został kawałek, ale to już tam prawie nic nie waży. Dobra, aluminium w miksie. Aluminium w miksie 405 gram. Aluminium w miksie w tej chwili 5,80. 2,35. Aluminium od razu idzie do aluminium. Muszę sobie zrobić takie dodatkowe jakieś coś na aluminium. Teraz jedziemy z miedzią. Z miedzią w miksie. Czy my tu mamy jeszcze gdzieś miedź w miksie? Nie, nie mamy miedzi w miksie. Miedzi w miksie jest 415 gram. Miedź w miksie 32,60. Co daje? 13,53. Dodajemy. Jeszcze mimo tej miedzi nie odzyskałem dwóch dych. Ale odzyskam. Spokojnie odzyskam. Pamiętajcie, że jest jeszcze miedź kawałkowa. A do miedzi kawałkowej dorzucam oczywiście te kawałki. Co razem daje 615 gram. Miedź kawałkowa w tej chwili po 33,40. Co daje 20 zł 50 groszy za samo to. Ale tak jak wam mówiłem, wcale się nie dziwię, że ktoś to wywalił na złom. Bo ciężko naprawdę było odzyskać to. I tak nie jest to odzyskane tak jak powinno, ale odzyskałem to najlepiej w tych warunkach jak się da. 20 zł 54 groszy za to co tutaj jest. Dodajemy, jest 38,49. Jest już plus. Nieduży, bo nieduży, ale jest plus. To sobie zrzucam tutaj. I teraz tak. Mamy troszkę mosiądzu żółtego. Nie ma tego dużo. Więc ogólnie chyba wrzucę to wszystko jako miosiądz pobielany. No bo 40 gram i tutaj dorzucimy te kawałki. No dobra, zważymy to już. Niechaj tak będzie. Jako mosiądz żółty. Mosiądz żółty 21,70 zł 30. No jest, jest. To sobie położymy tu z przodu. Został nam mosiądz pobielany z kolorów. Tego trochę jest. Wbrew pozorom. Kilo 645. Mosiądz pobiał 19,30. 31,75. Dodajemy, już jest 71,54. Odłożę sobie go na bok, żeby on wam nie przeszkadzał. I została nam elektronika. Z elektroniki to będę liczył w jednej cenie, bo wydaje mi się, że i tak elektropaka zrobi to po swojemu. Po 35 zł za to. 385 gram, 35, co daje 13,48. Dodajemy. I teraz tak. Została nam płyta główna. Ciężko stwierdzić, co to jest, ale najprawdopodobniej... Ej, wyobraźcie sobie, komar tu lata. Najprawdopodobniej jest to zwykła płyta 0 BGA, płyta 0 BGA 1380. 5,73. I zostały nam dwie płyty 2 BGA. A jeszcze, jakbyście chcieli... Na pewno ktoś zapyta w komentarzu, co to znaczy 2 BGA. Oczywiście na stronie elektropaki jest to wszystko pokazane. Chodzi o to oznaczenie. Złocone. Także dwie płytki 2 BGA. 2 BGA po 28 zł, co daje 33,74. Dodajemy całość 124,56. A przypominam, na początku za całość zapłaciłem 20 zł. Tak jak znalazłem na kupce. Tak jest. I dodatkowo mamy jeszcze srebro. Stówka do przodu.
Fajnie, że dotarliście do tego momentu. Ja jestem bardzo zadowolony. Jest stówka do przodu na czymś, co kupiłem na skupie złomu. Na tym, co ktoś wyrzucił, bo albo mu się nie chciało tego robić, albo nie wiedział, albo po prostu nie ma na to czasu, woli oddać złom, zgarnąć pieniądze i mieć wszystko z głowy. Ja jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że wy jesteście zadowoleni. Zeszło mi, tak jak mówiłem, 1,5 godzinki, stówka, biorę w ciemno. Jest dla mnie rewelacja. Rewelacja, stówkę za 1,5 godziny, nie ma problemu. Biorę w ciemno, jest miedziuszka, jest to, jest tamto. Super, widzimy się w kolejnych odcinkach. Jak oczywiście chcecie, to zostawcie jakąś subskrypcję, zostawcie oczywiście łapki do góry. Łapki do góry zostawcie. I widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach, o ile uda się cokolwiek kupić. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję, że dobrnęliście do tego momentu. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Thank you.